Hej, hej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Taumaturz, czytam Cudotwórcy i przed nami zadanie. Udaj się do synagogi Nużyków, znajdź sposób na przerwanie milczenia Mordechaja. No ciekawe, czy jak nie wejdziemy tutaj do synagogi, a prowadzą nas w to miejsce dwa zadania tak naprawdę, to czy nie dowiemy się, że Mordechaj poprosił jakiegoś rabina, żeby rzucił na nas zaklęcie. Dobrze, ale przy okazji jeszcze mamy tutaj dwa punkty do rozdania, a też mamy nową postać, nowego salutora przy sobie, mianowicie Gina. No, oczywiście poskromiony dzięki pomocy Rasputina, tak jak i wszystkie inne, prócz naszego jednego. Chociaż nasza więź przez zachłanność została przerwana z tym salutorem. I tak naprawdę ta więź istnieje też dzięki Rasputinowi, ale... Jean. Tutaj ma coś ciekawego, bo ma błyskawiczną kombinację. Zadaje obrażenia, to widzimy. 11-12. Czyli no... taka skala... mało szeroka. 11-12. Możemy sobie zawsze liczyć 11 i też będzie dobrze. Albo słaby umysł wywołuje przerażenie na 3 tury, odbiera skupienie. 1 na końcu każdej rundy. Też fajne. Ale... Ja rozumiem, że jeżeli to jest błyskawiczna kombinacja, to ona jest szybka, więc spróbujmy rozwinąć może to tutaj. A to, co to jest? Berserker. Zwiększa zadawane obrażenia o 150, wywołuje odsłonięcie na 5 tur. U siebie. Zwiększa otrzymywane obrażenia o 50. Coś za coś, czyli... No dobrze, zobaczmy. Nie jest jej synagoga. A w niej? Możemy zaczekać, ale nie musimy. A tu chyba nic nie ma ciekawego. No dobrze. Panie rabinie. I znów nie ma dźwięku. Po raz trzeci. Więc będę musiała bawić się w tego lektora. Pan powiedział miesiąc, góra dwa. Ja wierzyłem. Przy pierwszym deszczu się znowu leje. Pan naprawił przy drugim deszczu mokro. Ja się spać nie mogę, bo wiatr wymieniam. Jak się lało, tak się uleje, a oczy Jehowy są na każdym miejscu i patrzą. Robi, jak ja mówiłem 2 miesiące, to ty mówiłeś, że jedna dziura w dachu jest, a tutaj feler na cały budynek się uleje. Ja mogę robić. Cicho, ty sobie możesz u tatusia stodołę słomą obtykać. Dziury w dachu będą się robić, bo fundamenty się sypią. To zejdźmy do podziemi. O nie, tam na pewno nie. No nie wiem, trzeci raz już próbuję to nagrać. Był reset komputera i nic nie pomaga. No to bez mowy tutaj. No i teraz tak, tylko nie powiesz przed zbyt małą dumę. Okej, okay, wtrąć się uprzejmie. Można się wtrącać uprzejmie. Poczekaj, aż skończą. Najpierw zapytaj, co jest nie tak z podziemiami? O. Co jest takiego strasznego w podziemiach? O, panie. Tam takim złym czymś czuć, że... Daj już spokój. Poczekamy, aż skończą? Czy się wtrącamy uprzejmie? A wtrąśmy się. Czy rozmawiam z rabinem Soferem? Widzisz, wystarczy wspomnieć o tych piwnicach i jego nazwisko pada. Bóg by dał synagogę nawiedzać. Oj, tam cicho. Pan się spóźni. Obawiam się... Aha, obawiam się. Ja nazywam się Feldman. Robin... Pan wybaczy, ja mam tutaj do... Czemu oni to tak szybko przewijają? Przecież się tego przeczytać nie da. Dobrze, możemy zaoferować swoją pomoc. Czuję, że zejdziemy tam do tych piwnic. Rozumiem. A gdyby ktoś pomógł rabinowi z tymi robotnikami, to bym zapytał, jak jedna kramarka, która kusiła mężczyznę do... A co to szkodzi? Okej, tam był jakiś dowcip i nam uciekł. No zaczyna mnie trochę ta gra irytować. Młody rabin.
remont synagogi, niesforni robotnicy. Nic dziwnego, że rabin nie ma czasu ze mną porozmawiać. Ma sporo na głowie. O wow, nawet się z nami nie widział, ale już ma sporo do roboty. Czyli tak, przycieka im dach, a dach im przycieka, bo fundamenty się zepsuły. Widać, dach przecieka w więcej niż jednym miejscu. W lustrze wody odbija się myśl czysta i mocna, jak kulka gradu. Dom Boży nie może wyglądać jak ruina. To nie przystoi i trzeba coś z tym zrobić, póki jest na to czas. Dobrze. Pytanie, co my tam znajdziemy w tych, kurczę, podziemiach, do których oni tak bardzo nie chcą zejść. Jest i drabina. Stara drabina wysłużona na pewno widziała więcej niż jeden remont. Drabina została postawiona energicznie i z głębokim przekonaniem, że praca przy odbudowie Domu Bożego to zaszczyt i dobry uczynek, który nie umknie oku Najwyższego oraz jego zastępów niebieskich. Taka praca to skarb. Fajnie, prawda? Najważniejsze, żeby mieć motywację. Pęknięta ściana. Szczelina biegnie od ziemi do samego dachu synagogi, z którego miarowo kapie woda. W pęknięciu ściany kryje się strach przed słuszną karą boską wymierzoną tym, którzy prawdziwie na nią zasługują. Wszak gdyby Bóg chciał inaczej, byłoby inaczej. Ktoś musiał nagrzeszyć i dlatego synagoga wygląda jak wygląda. Proszę bardzo. Robotnicy są bogobojni, ale w swej wierze doszli do odmiennych wniosków. Młodszy chce jak najszybciej odnowić świątynię na boską chwałę, starszy boi się, że naprawa tego, co Bóg wolą swą zniszczył, jest grzechem. Powinienem zadbać, żeby zwyciężyła ta interpretacja, która jest mi na rękę. No dobrze. O! A co tu nasz upyr robi? A, będziemy manipulować. Ale młody chce naprawić, to tamtego powinniśmy zmanipulować. Umocnij młodszego w uporze, aby się upostawił. A, no i dobrze. Odwagi, Bóg lubi tych, którzy radzą sobie sami. A może rabi ma rację, może to Pan nas doświadcza i na próbę wystawia. Sam słyszałeś, jak goi gadał o Soferze. Stary przeklął to miejsce, zwłaszcza te piwnice. To idę sam i pokażę, że Pan mnie przed klątwami w domu swoim ochroni. Sam? To możesz tatusiowi stodołę złomą, prawda? Dobrze, chodźmy. Znowu mnie poszedłeś. Twoje próby wciąż mnie zaskakują, ale jeśli taka wola twoja... Chyba Pan mi cię zesłał. Kim Pan jesteś? O! Powiemy, że jesteśmy synem Stanisława Szulskiego. Ciekawe, co on na to. I naprawdę potrzebuje pomocy. Przyjdźmy do mojej kancelarii i pokażemy panu, że podejmujemy jego wyzwania. No dobrze, czyli tak. Uprzątnęliśmy jeden problem. Teraz pójdziemy z rabinem do kancelarii. Zobaczymy, co nam tu ciekawego powie. Tu możecie posłuchać płyty. Chciałam powiedzieć tak jak ja, czyli w ogóle, ale jednak to działa. Homilia o Szymonie, magu. Okej. Gdy raz uczniowie Szymona stworzyli bez jego nadzoru golema, ten słuchać ich nie chciał i chadzał i robić co chciał. Gdy chcieli go zniszczyć sposobami znanymi, ten nie reagował i nadal przysparzał im zgryzot. W końcu we wstydzie zwrócili się do mistrza, a ten rzekł do nich: to, co stworzone, zniszczyć może jeno w miejscu narodzin. Zwabili zatem golema uczniowie w miejsce stworzenia i ten rozpadł się w pył. Czyżby to była odpowiedź trochę na nasze pytanie? Zobaczymy. Już? Jeszcze ładnie gra, no dobrze. Słucham, mów, jaki problem sprowadzi cię tutaj? Powiedz o golemie, powiedz o klątwie Sofera. Klątwa Sofera. Rabin Sofer nałożył klątwę na mojego ojca. Niestety jej skutki zaczęły dotykać również jego dzieci. Klątwa to poważne oskarżenie, wiesz? Ciężko mi uwierzyć, że Sofer zrobiłby coś takiego. Może mi rabi coś powiedzieć o golemach?
synu Stanisława, golemy to sprawa kabały, a tobie nie wolno jej studiować. To pułapka dla duszy. Są podania o tym, jak powoływano golemy z zemsty lub w dobrej wierze dla ochrony. Ale wszystkie raczej kończą się źle. I twierdzisz, że niby Sofer miał nasłać golema? Nie wiem, rabi. Zostały tu może jakieś rzeczy starego rabina? Mogę się im przyjrzeć? Tak, proszę. Są tu jego wszystkie księgi. Raczej nic nie wyrzucałem. Czy jeszcze w czymś mogę ci pomóc? Coś się jeszcze umyka. Zapytaj o Izaaka Sofera. Może mi rabi powiedzieć coś o Soferze? Był sprawiedliwy, ale też trudny i bardzo zasadniczy, jak to miasto. Zamieszki, prowokacje, pogromy, przeludnienie. Ale jeśli to on założył klątwę, musiał być potężnym taumaturgiem i kabalistą. No dobrze, to zapytajmy, kto może przywołać golema. Zazwyczaj decyduje potrzeba. Rabin, kabalista przywołuje golema sam, a mogą go także ubłagać inni Żydzi. W podaniach golem to straszna kara i narzędzie wymierzania boskiej sprawiedliwości. Ale według mnie to obraza Boga, a zemsta to żadna sprawiedliwość. No dobrze, a jak powstrzymać golema? Aby powołać go do życia, zapisywano w glinie, z której powstało słowo Emet, prawda? Próbując go powstrzymać, bohaterowie tych powiastek zmazywali E z glinianego ciała. Met, które zostawało, oznacza śmierć. Ale nie wiem, ile w tym prawdy. To teraz tak, czy pomoże nam z kabałą? Nie, i na tym skończmy jej temat. Boję się o twoją duszę. Obawiam się, że tutaj nic więcej już nie znajdę. Dziękuję, rabi. Obawia się o naszą duszę. No dobrze, zobaczmy, co tu jest. Nadgryzione wieczne pióro. Drugie pióro wieczne z pogryzioną końcówką. Ktoś tu ma dobra doczesne w głębokim poważaniu. Słowa wyszły z gardła, ale zatrzymały się na pogryzionej końcówce pióra i odmówiły dalszego marszu. Rabin chciał wyznać wszystko, powiedzieć o powodach, które kierowały Stanisławem. Nie zrobił tego w imię większego dobra. Izaak Sofer. Może czegoś ciekawego się ojcu dowiemy. Recepta na lewkę wzmacniającą serce. Pismo lekarza nie należy do schludnych, ale promieniuje głęboką troską o kompana. Litery wyciągają się z czułością, chcąc ulżyć w cierpieniu przyjacielowi. Osobie szczególniej, z którą dzieli się wspólne ideały i wspólną misję, mającą zmienić oblicze świata. Lekarz. Jakiegoś zaufanego takiego przyjaciela lekarza miał. Leżące na dnie fusy pokrywa pleśń. Filiżanka stoi tu od dawna. Obok pleśni kulą się słowa prośby wypowiedzianej nad filiżanką herbaty. Prośby o rzucenie klątwy golema. O sprawiedliwość za grzechy wyrządzone Mordechajowi i jego wspólnocie. Szulski powinien poznać gniew synów Abrahama. Musi ponieść karę. Ślad pewny Mordechaj Hajat. No i mamy wniosek, że Mordechaj Hajat był przyjacielem i współpracownikiem ojca do czasu, aż Stanisław Szulski zrobił coś, co wywołało w nim nienawiść. Cokolwiek to było, popchnęło Mordechaja do ostateczności i poprosił rabina Sofera o rzucenie klątwy golema. Niestety po śmierci ojca klątwa przeszła na mnie. Dzięki, tato. O, spoko, prawda? No dobrze. I to by było chyba na tyle, więc porozmawiamy jeszcze. Z rabim. No dobrze. I teraz tak. Wypytaj o Mordechaja Hajata. No i czy zna to nazwisko? No i odpowiada. Ma jedną z pralni tu na Mirowie, ale przyznam, że do mnie raczej nie zachodzi. Może w innych kwestiach będę mógł bardziej pomóc. No to zapytajmy o starego rabina. Znalazłem receptę starego rabina. Czy coś mu dolegało?
Miał problem z sercem, nawet jakieś specjalne leki sprowadzał mu miejscowy aptekarz. Jak nazywał się ten aptekarz? Abraham Chorowicz, ale jego apteka stoi teraz pusta. Niech zgadnę, nie żyje. Niestety, jedni mówią, że w sprawę byli zamieszani socjaliści, inni, że pomoc sama miała ochrana. Okej. No to my wdepnęliśmy do tej apteki jakoś niedawno i przecież dostaliśmy potem, mieliśmy dostać po pysku od jegomości, którzy tam siedzieli. Rabin o aptekarzu. Rabin twierdzi, że Abraham Chorowicz zostawił po sobie opuszczoną aptekę na granicy Mirowa i smutek w sercach członków jego wspólnoty. Niemniej jego zniknięciu towarzyszyły dziwne plotki wspominające o ochranie i socjalistach. Potencjalnie niebezpieczna mieszanka. No to chyba było akurat to drugie tutaj, czyli socjaliści. I to by było na tyle. Czyli udamy się pewnie teraz do apteki. No, on się będzie za nas modlił. Cudownie. No, ciekawe, czy się chłopakom uda. O, tu jest piwnica, możemy zejść. Idziemy, ej. O, proszę, już prawie stąd wyszłam. Miałam się kierować prosto do drzwi. Jak sobie radzą. Tak sobie. Zobaczcie, my możemy do tej piwnicy jeszcze będziemy mogli zejść. No, ciekawe, ale nie teraz. Dobra, czyli teraz tak, apteka Abrahama. To opuszczona, gdzieś tu powinna być na tym Mirowie. A tu? A to byliśmy, szulernia. To ciekawe, nie? Bo kiedyś to raczej było sporo bezdomnych psów, kotów i... I tak w grach nigdzie, nigdy nie widać ich na ulicach. No jesteśmy. Oj, proszę. I teraz coś tu znajdziemy ciekawego. Zaryglowana apteka, okna są zapite deskami, próg pokrywa gruba warstwa kurzu. Apteka była dumą okolicy, aż przestała. Klienci skierowali krok w inną stronę i nie byłoby to takie złe, gdyby nie ich szepty. Szepty o przepełniającej to miejsce złej aurze, która na zawsze zniszczyła to, co było niegdyś dobre. Ciekawe dlaczego, co tu niby się takiego działo, że oni tak obgadali to miejsce, potracił całą klientelę. No, ciekawe. Pora być. Mamy punkt. Jeden, potrzebujemy jeszcze jednego i będziemy mogli sobie wybrać jakiegoś skilla ciekawego. Zniszczone drewno parapetu przepełnia strach przed zemstą ludzi, którym pomagał i których zawiódł. Którzy przyjdą nie po leki, a po to, żeby skręcić mu kark. Ale to i tak lepsze od losu, który zgotuje mu taumaturg. To Szulskiego należy się bać. Ej, a jak zginęła? Nie, poczekajcie, nasza matka odeszła, czy... a czemu Szulskiego? Puste opakowania po pomadzie. Widać dęką, pomada była i się zmyła. Pudełko jest gęsto oklejone słowami rzeczowej kalkulacji i skupienia na celu. Jeżeli polecenie ma być wypełnione, wybuch musi być widowiskowy. Musi sprawić, że carat zadrży w posadach, a do tego będzie potrzeba dużo, dużo więcej pomady. Tylko jak ją zdobyć? Kiedy psy cara śledzą każdy krok, Abraham Chorowicz... Winy Stanisława. I teraz tak. Mordechaj obwinia ojca o zniknięcie Abrahama Chorowicza, ale nie znał całej prawdy. Chorowicz był zamieszany w niebezpieczną grę pomiędzy socjalistami i ochraną, która prędzej czy później naraziłaby na niebezpieczeństwo wielu ludzi. Stanisław Szulski pozbył się aptekarza z zimną krwią, ale zrobił to w imię większego dobra.
Dobrze, czyli tak nam tutaj sytuację wyjaśnili. I teraz musimy iść do Mordechaja. Dobrze mówię? Tak. Będziemy musieli z nim zagadać i powiedzieć, jak ta historia wyglądała. Niemniej jednak ojciec, bez skrupułów, pozbył się tego aptekarza. Tu już chyba pamiętam tę ścieżkę. Ładnie nam tu grają, ładnie. Ciekawe, co teraz nam powie. No! Udało się? Udało, tu chyba nic nie było, dokładnie. Pan Szulski, znowu jakieś nowe teorie? Okej. Okay. Powiedz, że wiesz o Abrahamie Chorowiczu. Zarzuć mu, że to on zamówił Golema. Weźmiemy dwójkę, tak na wszelki wypadek. Wiem o aptekarzu. Niby co takiego? To przez Abrahama Chorowica to wszystko prawda. Stracił życie i odczuła to cała gmina. Ty, zdaje się, najmocniej. Nie wiem tylko, czemu Chorowic był dla ciebie taki ważny. Wspólnota, coś, czego wy Szulscy nie znacie. Tu nie ma ważnych i ważniejszych. Dbamy równo o wszystkich. Kara zadana ojcu jest adekwatna do czynu i jego pochodzenia. Gniew Żydów, śmierć za śmierć. Warto było? Tępe narzędzie, jakim jest golem, zabija i zadaje krzywdy wszystkim w zasięgu. O czym ty gadasz? Powiedz, że Sofer był świadom czynu ojca. Za moment. Udowodnij, że klątwa golema zbiera duże żniwo. Albo porusz temat ojca i Chorowica. Czwórka. Kara nie wydaje mi się wcale adekwatna do zadanego czynu. Chorowic miał swoje za uszami. Musiał mieć, skoro interesowała się nim ochrona i socjaliści. A to, co zrobił mój ojciec, sam nie wierzę, że to powiem, ale jego pobudki wydają się szlachetne. O, doprawdy. W jego działaniu nie było cienia okrucieństwa. Nie zrobił tego dla własnych korzyści, a dla jakiegoś większego dobra. Bez konkretów to tylko puste słowa. No dobrze, to teraz ten golem. Chcieliście dać nauczkę mojemu ojcu i udało wam się. Szkoda tylko, że przy okazji giną niewinni ludzie. Kamienica, która zawaliła się na Stanisława, przecież była zamieszkana. Przez tych, po których zostały tylko zniszczone przedmioty. To samo dzieje się zawsze, gdy golem się manifestuje. Przypadkowe osoby tracą życie na skutek jego nieokiełznanej siły. Nie, nie może tak być. Nie miało tak być. No to teraz Sofer. Ojciec i Sofer znali się latami. Ojciec wiedział, że rabin może zostać zmuszony do nasłania golema, jeśli Chorowic zginie. Obaj podjęli to ryzyko. Sofer nie mógł zdradzić, że zna Stanisława. Wiedział też, że Chorowic musi zniknąć, bo był zagrożeniem dla zbyt wielu. Dla kogo? To nieistotne. Nie masz z tym nic wspólnego, Mordechaju. Podobnie jak ja, szczyna mnie mojego ojca. Łączy mnie z nim tylko krew. Czego chcesz? Pozbyć się golema. Powiedz mi coś, cokolwiek, co zbliży mnie do rozwiązania. Drapie się po brodzie, myśli. Zamiast mówić, pokażę ci. Gdzie? W zaułek? Gdzie Damił połubie jakiś twój frajnd? Co? Do synagogi. Idzie pan? Zgódź się. Tak, chodźmy. Zejdźmy jeszcze po Feldmana. Zajdźmy. Też powinien to zobaczyć. No, zobaczymy, jak to się potoczy.
O, do piwnicy będziemy schodzić. No proszę. To dlatego oni się tak do tej piwnicy boją schodzić. Muszę to w końcu posprzątać. Kurczę, pewnie powtarza to sobie od miesięcy. Nie pierwszy raz to mówił. A ten powiedział, że dopiero zobaczymy prawdziwy burdel. No, rzeczywiście, to przejście było tak ukryte. Jachwę, co tu zaszło? Nie mogę uwierzyć. Tuż pod moim nosem. Czemu nie mogę tego kliknąć? A, jest. Kolumna. Powiedzmy szczerze, podtrzymuje sklepienie, a wygląda, jakby sama miała zamiar runąć. Mało zachęcające. Kolumna drży strachem człowieka, który obserwował rytuał przywołania. Golem, salutor, ucieleśniony, rodził się w niezwykłym, ale też przerażającym spektaklu, któremu bliżej było do koszmaru niż do piekielnego, pięknego snu. No i Mordechaj Hayat. To jego takie wspomnienie z tego, co tu zaszło. Zniszczona ściana, więc to tędy wyszedł golem. Ta dziura tłumaczy problemy Feldmana z dachem. Kamienie pękają, kruszą się i osuwają. Ściana rozsypuje się w pył w obliczu brutalnej, nieludzkiej siły, która niesie w sobie jedynie nienawiść, pustkę i zniszczenie. Jeszcze coś tu mamy. Zapisany materiał, ze starannie wypisaną hebrajską inkantacją. Nad materiałem zawisły słowa głębokiego skupienia. Każdy błąd, no i fajnie, no ale to pewnie wiemy, z tego było odczytywane. Teraz do kogo tu zagadać? Chyba obojętne. Nic dziwnego, że tak dziurawy, jak fundamenty się sypią. Piękna metafora, panie. Ale w tym, co tu zaszło, nie było Boga, prawda? Pan Szulski życzył sobie wiedzieć, skąd pochodzi jego klątwa. Tutaj przybrała swoją formę. Gdybym... Teraz to widzę inaczej, ale wtedy w rozmowie z Soferem zemsta i sprawiedliwość to było jak jedno. Na gorąco robione. Zemsta to żadna sprawiedliwość. Zawsze jest dyktowana gniewem, a w gniewie łatwo o pomyłki. Ale że Sofer się na to zgodził, on przywołał golema. Co pan jeszcze chce wiedzieć? Coś jeszcze ci umyka, proszę. Dobra, to się rozejrzymy. Może jednej rzeczy jakiejś nie znaleźliśmy? Poczekają, no to fajnie. Tak jest, coś tu jeszcze jest. O! Wiadra z gliną. Glina pewnie posłużyła do stworzenia golema. Do mokrej wtedy gliny przyczepiły się fragmenty rozterki. Z jednej strony powołanie golema jest czynem ekstremalnym, lekkomyślnym nawet. Z drugiej ta menda Szulski sobie zasłużył. Żadna kara za jego zbrodnię nie jest zbyt wielka ani zbyt dotkliwa. No i tak, podziemia synagogi, to tu przywołano golema, który dogonił i zabił mojego ojca, a teraz ściga mnie. Myślałem, że salutory nie mogą mieć fizycznej formy, ale myliłem się. Dzięki kabale i nienawiści nawet fundamentalne prawa taumaturgii mogą zostać nagięte. Nie odkręcę tego sam, potrzebuję sprzymierzeńca. Ciekawe, czy się uda, tak swoją drogą. Długo to jeszcze potrwa? No już. No i teraz tak. Możemy powiedzieć, że wiem już wszystko. To minister niczego więcej nam nie powie. A czego się pan dowiedział? Zrujnowana ściana. Ta wyrwa, której nie sposób zignorować, to nowe drzwi, które golem wybił, kiedy powołano go do życia. I nikt nic nie widział, jak to możliwe. Tu jest pańskie zmartwienie, rabi? Wiatra z gliną. Z tej gliny ulupiono skorupę, którą Sofer natchnął salutorem.
Sofer kazał nanieść gliny, lepkiej i zimnej. Nie zliczę, ile tych wiader było. Lepiłem kolosa godzinami, aż straciłem czucie w dłoniach. Ale byli zawzięci, co? Chcieli zemsty. Czułem, jak glina przyjmuje mój gniew, jak pod jego wpływem sama układa się w kształt. Godzinami? To musiało być potwornie wyczerpujące. Czym jest kilka godzin wobec klątwy na pokolenia? Kurwa, jakie to są... Z kim ja rozmawiam w ogóle? Opowiedz o zapisanym kawałku materiału. To są resztki materiału, na którym Sofer coś zapisał. Chyba po hebrajsku. To może być jakaś modlitwa, inkantacja, nawet zaklęcie. Zbyt mało tego zostało, żeby coś odczytać. To wszystko, ale wcale nie jestem bliżej jakkolwiek rozwiązania. Potrzebny mi ktoś taki jak Sofer, taumaturg i kabalista. Znacie kogoś takiego, rabi? Na myśl przychodzi mi tylko jedno nazwisko, ale... Ariel Rofe, łajdak, mściwa szuja i bezbożnik. Mocne słowa w twoich ustach. Oczywiście. Znacie się? Potwierdź. Cóż, znam go na tyle, żeby podejrzewać, że może nie chcieć mi pomóc, ale go poszukam. Szulscy widać łatwo konfliktują się z Żydami. Daj już spokój. Chciałbym wiedzieć tylko jedno, panie Szulski. Stojąc tu, gdzie teraz, co pan sądzi o odpowiedzialności pańskiego ojca za to wszystko? Duma, duma. Oświadcz, że nie będziesz go teraz oceniał. Od lat nie miałem swojego miejsca w życiu mojego ojca, przyznaję z wzajemnością zresztą, ale nie chcę go oceniać. Długi zawsze muszą być spłacone. Ja wyrównuję swoje rachunki. Dobrze, na nas już chyba pora, to miejsce tylko krew kotłuje. Odprowadźmy pana Szulskiego, a jutro zajdź do mnie, napijajmy się czaju i wyjaśnimy kilka kwestii. Panie Szulski, chciałbym, aby to było nasze pożegnanie. Z serca mówię panu, że gniew i duma to źli doradcy, wiem coś o tym, ale dla mnie już jest za późno. Pan jeszcze może ocalić siebie, będę o panu myślał. Och, jak twoje myśli nas ogrzeją i uratują, prawda? Możemy? Opuść pod ziemię, a powiedz, że wyjdziesz sam. No dobrze. To niech sobie idą. I co my tu mamy jeszcze? Kabalista. Po poskromieniu lub pozbyciu się golema... pozbycia. Potrzebna będzie pomoc kabalisty. Rabin Feldman potwierdził moje obawy. Jedynym znanym mu kabalistycznym taumaturgiem jest Ariel Rofe. No, ciekawe. Więc już nic tutaj więcej. 0-0. To tak słabo trochę, że nam nic nie dalej. W gratisie, że nie wyszliśmy od razu. Tylko ja, kurczę, tego jegomościa nie kojarzę, bo my się niby znamy, ale się nie lubimy. Który to był? Ci już się narobili. Już nie sprzątają. Nie naprawiają. Ariel. Jeden punkt by się przydał, żeby sobie tam odblokować co nieco. Gdzie my się teraz wybieramy? Po Wiśle? Teraz co, nie wiadomo gdzie jest tak naprawdę. Tu mamy jeszcze Pragę, Bazar Różyckiego. No dobrze, zobaczmy to po Wiśle, już tam byliśmy raz. To jest pytanie, gdzie będzie. O! Halo, halo. Coś tu mamy. Kartka na drzewie. Zmiana pory zbiórki. SSA o 5 na skrzyżowaniu ulic Bednarskiej i Ziemnej.
Wydruk przyszpilony do pnia, organizacja zwana SSA zmienia porę spotkania na skrzyżowaniu Bednarskiej i Ziemnej na godzinę 17. Tak swoją drogą to mi się przypomniała tamta organizacja. Ta przeciwna taumaturgom. To czytaliśmy? Chyba tak. Tak. Ciekawe, gdzie go znajdziemy. Coś nowego. Skarga, panie Czesławie. Już znieść nie mogę tego, co się wyczynia niemal codziennie po południu pod oknami naszej browarskiej pić. A, gdzie kiedyś był taki spokój? Stukot, wrzaski i walenie w blachę. Czy pan tego nie słyszy? Proszę z tym zrobić porządek. Jak najszybciej. Kartka złożona na pół i zaadresowana. Okej. Okay. Czyli co, tu go znajdziemy? Czekajcie. Loch? Kurczę, fajna nazwa. Nie kojarzę tego. Jazda sądź. Oczytańcu. O kurczę. Wyzywać kogoś oczytanym? To jest dopiero co? O proszę. Jest. Nudzi ci się? To weź tego w ancugu, spytaj, po co on tu? No to będzie lanie, słuchajcie, łomot. Ty, aligant. Zabieraj trzewiki. Czekaj, czekaj. Zabłądził pan, panie widok? Przecież to mamin synek śródmieścia jest. Najpierw zapytaj, kiedy następna walka. Zastanawiałam się, kiedy znowu będą walki w Lochu. Mamin synka twarz swędzi? Zaraz możemy urządzić jakiś oklep. Mhm. No tu szukamy Ariela Rofe. Może miał powód, żeby to... Ach. Pan Rofe nie wspomniał, że go kto będzie szukał. Może udowodnij najpierw, czy jesteś synem śródmieścia. Spróbujesz, synuś? Zgódź się na lekki sparring. Może tak towarzysko dla rozruszania kości. W końcu jesteśmy w Lochu, prawda? Ale mam warunek. Jeśli to ja wygram, powiecie mi, gdzie mogę znaleźć Ariela. Mnie wystarczy, jak ja wygram. Okej. Okay. No dobra, tu bitka. Trójka. Trójka, co on tu ma? Regenerację, skupienie i... Skupienie. Tylko czemu on ma takie błękitne? Cecha? Cecha. Ale tu jest... Aha. No dobra. Przepraszam, czemu to tak wygląda? Co to jest? Za wpiernicz. O kurczę, tu się ciasno zrobiło, zobaczcie. Ciekawe, co ten nasz nowy towarzysz Jean będzie potrafił zrobić. Ale... No dobra, najpierw spróbujmy tego jegomościa tutaj. Spróbujmy przerwać mu działanie i ściągnąć mu rozproszeniem. Skupienie. Oj, teraz tak myślę, że go może do koncentracji jeszcze dziabniemy. O. No już na razie nas nie uderzy. Pyk. Okej. Okay. I teraz możemy go od razu znokautować. Ładnie. Elegancko. Tu puścimy węża. Nasz ulubiony. I spróbujemy od razu odzyskać trochę punktów życia, bo nam zabiorą, widzę, sporo. Dobra. 8. I 6. O, skupany, odzyskał. Ale to nic. Ciebie zaraz wykończymy też. 10 punktów odzyskaliśmy, tylko nie podoba mi się to, ile pokazują nam na paksku, że nam zniknie. Ten leży, wyśmienicie. Całosne szczęście. Spróbujemy jeszcze raz ten śliski rozkład tutaj na niego zarzucić. Oj, proszę, jego
kolejeczka też odpadła. I też zrobimy strząs. No i dobra, i został ten jeden tutaj. Złoży nam, ale on nam praktycznie nic nie zrobi już. Albo mieliśmy krwawienie. No dobrze. To ma sporo punktów tego skupienia, czy tam inaczej koncentracji. No sporo. Co my mamy? Dwa krwawienia. Ale moglibyśmy Gina teraz użyć. I co Jean ma? Też ma odzyskiwanie HP. Zobaczcie, punkty życia równe aż 24. No spróbujmy, zobaczmy jak to wygląda. Aha, czyli ją pstryka palcami. To ciekawe jest. Tutaj może zwykły atak. Zobaczymy. Koszmar derwisza. Krwawy dług. Otrzymuje obrażenia 16 w ostatniej rundzie trwania tego stanu. No zobaczmy. Za 5. Teraz go tak nie leję, ale tylko zobaczyć jak to wygląda wszystko. A to mu to tak duszę wyrywa. Ej, też fajne. A jaki splątany biedak. To jest to, ten Jean nam to zarzucał. Krwawy dług właśnie. No nie wygląda najlepiej, prawdę mówiąc. I tu jest jeszcze ten podszept Karina. Ale już go chyba nie zobaczymy. A tu mamy ostatnie życzenie. No, raczej się nie uda, ale... A może? Nie. To będziemy musieli sobie wypróbować na innym wrogu i zobaczyć jak wygląda. Okej, dostaliśmy nowy przydomek. Dziękuję. Czy teraz mogę prosić o wskazanie mi kierunku, w którym powinienem się udać, aby odnaleźć? Poszukaj na bazarze Różyckiego. Ma tam taki jeden geszeft. Dzięki. No dobra, czyli tak, tu chyba już nic. Okej, czyli tak naprawdę mogliśmy iść od razu w tamto miejsce. Mieliśmy te ścieżki prowadzące w przeciwnych kierunkach tak naprawdę, dwa miejsca. Okej. No ale może przyjdziemy się, o właśnie, tutaj tymi ulicami i jeszcze coś znajdziemy ciekawego. Napis na murze, Ferajno, środa o 5. Mam już wszystko, wiadomość na was gra na kredą, jakaś grupa spotyka się w środę o 5. Nie, to za mało. Tu nikt niczego nie zgubił. Nie, nie ma nic nowego. No ale wychodzi na to, że na każdą taką dzielnicę możemy przyjść co najmniej dwukrotnie. O proszę, i znaleźć jakieś nowe rzeczy tutaj. Jakieś znajdźki. Stowarzyszenie Sportów Angielskich zaprasza codziennie o 12 na naukę nowej gry drużynowej. Afisz zilustrowany rysunkiem przedstawiającym gracza kopiącego w piłkę codziennie o 12. Stowarzyszenie Sportów Angielskich zaprasza wszystkich chętnych na naukę nowej gry drużynowej. Ale co, że piłka nożna dopiero? Może być. Tu ostatnio coś znaleźliśmy, to nie. Ale tu już nic więcej na razie nie ma. Może by po drugiej stronie tej dzielnicy można było coś znaleźć. Ale nie teraz. No dobrze, czyli bazar u Różyckiego. Tu nas jeszcze nie było. Zobaczmy jak to wygląda. Rzućmy chociaż okiem. No proszę. I pierwsze co nas wita to znajdźka. Broszura patriotyczna. Nadesłane. Klub miłośników rzadkich książek.
organizowany przez A. Bałuckiego zaprasza na spotkania na ulicy Tarkowej 39, a w każdą środę o godzinie 7 wieczór. Ukryte spotkania klubów miłośników książek. Pewnie w języku polskim. Tu mamy jakiś widok ciekawy. Ten cały bazar. To będzie po tym statnym stulecia. Ja nie wiem, zgaduję, strzelam totalnie i w ogóle. Jeszcze zerknijmy sobie tutaj na to. No i dobrze, jako że jakiś strasznie groźny burek szczeka mi za oknem, a jest dość duszno, bo mamy dzisiaj cudny poniedziałek z 24 stopniami, ale już nie ten, no i nie mamy głosu, dźwięku, to tutaj sobie zakończymy ten odcinek, za który ja wam oczywiście serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że się usłyszymy i że usłyszymy wszystko, co powinniśmy w kolejnym. A do tego czasu trzymajcie się. Hej, hej.